ciekawe urządzenie, przechodzę, mówię, jakaś rurka, mówię, coś jest na rzeczy, będziemy grzać. Co to jest? Pan co, w takim telegraficznym skrócie, nagrzewnica na podczerwień, ale zasilana na olej napędowy albo opałowy. Jest to produkt produkcji koreańskiej. Sama nasza firma jest z Finlandii, ale sprzęty są robione w Korei Południowej. Jest to generalnie najbardziej efektywne źródło ogrzewania dużych przestrzeni. Nic nie wyjdzie taniej niż to. Gaz, prąd, węgiel, prąd, to wszystko wysiada przy tym sprzęcie. Generalnie olej napędowy czy opałowy jest najbardziej kalorycznym paliwem i z tego jest największy uzysk ciepła. Sprzęt jest naprawdę na poziomie premium, 3 lata gwarancji, paragon faktura, 100% części zamiennych, w razie czego serwis na miejscu klienta robimy my. Do czego możemy zastosować to urządzenie? W sensie jakby, gdzie byłoby preferowane i o jakim zużyciu mówimy? Bo mówi Pan, że to jest najbardziej oszczędne, no to mnie to zainteresowało. Wie Pan co, przede wszystkim wszelkiej maści przestrzenie duże, otwarte. Hale, warsztaty, magazyny, serwisy samochodowe, wszystkie te miejsca, gdzie tego ogrzewania albo nie ma, albo jest nieefektywne, albo jego koszt jest bardzo wysoki. To urządzenie w tym momencie to jest średni model, mamy jeszcze jeden mniejszy, jeden średni, większy. Średni, czyli ile kilowatów mocy? Tu jest 15 kW. To w tym momencie, kiedy chodzi to w trybie ciągłym, pali około litra na godzinę. Ale już przykładowo, przy 500 metrach sześciennych, czyli 200 po podłodze, 2,5 wysokie, 0 na zewnątrz, 15 w środku, izolowany budynek, to utrzymanie takiej temperatury to jest około 2,5 litra na dobę. Jeśli mamy zamknięte pomieszczenie. Tak, i jest izolowane. Izolacja to jest podstawa w przypadku każdego ogrzewania. No to wiadomo. I jeśli ta izolacja jest, to tak jak mówię, przy tych warunkach, które wymieniłem, około 2,5 litra na dobę. Cześć, 2,5 litra na dobę. O jakiej Pan kubaturze powiedział? 500 metrów sześciennych. 500 metrów sześciennych, to ile to może być? No dobra, wiadomo, wysokość. 200 metrów po podłodze, 2,5 metra. Okej, okay, dobra. Czyli samo to urządzenie jest docelowo do 1500 metrów sześciennych. Czyli 2,5 litra. Tak. Ile teraz olej opałowy? Chyba ile opałowy nie wiem, ale napędowy jest około 6,50, bo to jest przede wszystkim napędowy. Okay. Ten sam, który Pan leje do samochodu, to jest spoko. Tutaj paliwo. No to załóżmy, że przy tych 1500 metrach, niech to będzie 7,5 litra, 8 na dobę, to jest nic w stosunku do gazu, prądu czy węgla. Spoko. Jedyny taką rzecz, którą tutaj widzę być może jakimś tam minusem, to jest to, że jeśli mamy dużą powierzchnię, to musielibyśmy zastosować takie, no przynajmniej dwa z dwóch różnych stron, dlatego że tutaj nie ma jakby wymuszenia. Wie Pan co, nie ma i go ma nie być, bo jeśli mamy takie miejsca, na przykład stolarnie czy jakieś warsztaty, gdzie jest dużo pyłu, jest, czy na przykład dużo brudu na podłodze, to nie ma tego nadmuchu, który by ten brud dodatkowo gdzieś wzbudza w powietrze. Tego nie ma. Jest samo promieniowanie cieplne, bo generalnie to jest taki sam rodzaj grzania jak kominek na przykład. Okay. Grzejnik, koza, podogłówka to jest to samo, tylko tu to ciepło nie idzie z drewna czy z gorącej wody, a ze spalania ropy. Okay. Ale sama ta podstawowa fizyka jest taka sama jak w przypadku tych źródeł ciepła, które wszyscy znamy. No i faktycznie stoję chyba koło komina tak naprawdę, nie? Tak. Tu jest wylot i nie czuć nic. No nie. Jest bardzo... Dobra. Delikatnie coś czuje. Czuje Pan dwutlenek węgla, bo to jest jedyne co wychodzi. Aha. I ciepłe powietrze, ale okay. Cała reszta jest spalana w środku, bo spalanie jest kompletne. Jest bardzo wysoka temperatura, ponad 400 stopni. Okay. Kilkukrotne dopalanie tych gazów w całym tym opatentowanym systemie i dlatego nie trzeba żadnych kominów, odprowadzeń, niczego. Wystarczy zwykła wymiana powietrza w budynku co 2 godziny. Spoko. Dobra, i teraz tak, jeśli mielibyśmy powiedzieć, dla kogo to mogłoby być, to na przykład, nie wiem, jakaś wulkanizacja, gdzie ma, nie wiem, mocno odkrytą halę i, no wiadomo, kiedy się wymienia opony? Na zimę i na wiosnę. Bardzo często otwierają się drzwi, na przykład, tak? No i to ciepło ucieka. Ja ludziom mówię tak, no bo daję im to taki najbardziej chyba łatwy do przyswojenia przykład. Jeśli mamy kominek w domu, nawet jak Pan na chwilę otworzy okno, robi Pan przeciąg, czuje Pan, że zrobiło się chłodno, ale jak Pan okno zamknie, dotknie Pan stołu, podłogi, krzesła, one dalej mają tą temperaturę taką pokojową, bo trzymają to. I tak samo działa to. Nagrzewa wszystkie przedmioty, które są w tym pomieszczeniu, samo pomieszczenie jak też. Jak z podczerwienia, no podczerwienie tak, dokładnie. Tak ma, no. I dlatego one potem też tą temperaturę oddają i dlatego to spalanie jest tak niskie i to grzanie jest tak efektywne, bo wszystkie te nagrzewnice, które są nadmuchowe, obojętnie na jakie paliwo są, czy elektryczne, czy te kurtyny wodne, mieszają tylko powietrze. Jako tako robi się szybko ciepło odczuwalnie, ale jeśli Pan to wyłączy albo przewietrzy przez parę minut, to ciepło momentalnie ucieka. Tu tego powiem problemu tak, nie ma.
powinniście do Castoramy uderzyć, do tych pań, które siedzą przy tej bramie takiej wyjazdowej budowlanej, bo one tam mają przerąbane, jakby takie coś koło nich stało. Castorama musi jeszcze poczekać, bo przede wszystkim działamy z takimi mniejszymi, lokalnymi dystrybutorami. Okay. Markety nas na razie nie interesują. Ale rozumiem bardzo, co chodzi. Po prostu ja widzę, to urządzenie widzę w takich rozwiązaniach, dlatego że oni tam mają naprawdę przerobane, non-stop się wtedy otwierają. Istotne, można tym sterować przez ten panel, przez pilota i przez aplikację, przez Wi-Fi. Okay. Więc załóżmy, jest pan poza domem, ustawia pan sobie, że ma być taka temperatura, sprzęt się odpala, dziękuję, jest ciepło. Możemy też zaplanować pewnie jakiś harmonogram, że nie wiem. Tego jeszcze nie, ale... No ale jak mamy aplikację, to zero problemu. To jest kwestia czasu, że też to pewnie wprowadzimy. Na razie jest tak, że można ją wyłączyć, można ustawić temperaturę, można zmienić tryb pracy, jest poziom paliwa, pokazane są komunikaty, ewentualnie błędów czy braku paliwa, to wszystko pan dostaje na telefon. Okej. Okay. O jakich mocach mówimy? To jest 15? To jest 15, najmniejszy to jest 13 kW, a największy 22. Czyli taka 15 preferowana do zamkniętego, ocieplonego pomieszczenia około 200 metrów? Z takich naszych, powiedzmy, doświadczeń wynika, że ta najmniejsza nadaje się do 900 metrów sześciennych, 300 po podłodze, 3 metry wysokie, ta średnia do 1500, a największy do 2000 metrów sześciennych. Mniej więcej o kosztach, jakich mówimy? 11300 brutto, 9600 brutto, a ta około 15,5 brutto. Okej, okay, czyli to nie jest drogie. Wie pan co, nie jest, i tak jak mówię, jest długa gwarancja dla firm, również 3 lata. Mhm. I mamy wszystkie części, więc nawet po gwarancji możemy to naprawić. I mamy wszystko, łącznie z każdym kółkiem, blaszką, wyświetlaczem, że nawet po ten sprzęt będzie działał. To nie jest tak jak z chińskimi produktami, gdzie coś się... Korea Południowa. I fabryka robi to bezpośrednio dla nas, na całą Europę. Jesteśmy jedynym dystrybutorem tej marki na całą Europę. Więc mamy kontrolę nad procesem produkcyjnym i dlatego mamy wszystkie części, a nie jest tak jak często w przypadku chińskich produktów, że za rok, dwa coś się tam zmieniło, no i tego kabelka już nie ma, tego guzika nie ma, dziękuję, może pan sobie wyrzucić, bo się tego nie da naprawić. Dokładnie. A jak jest z odprowadzeniem spalin? Wie pan co, i to jest chyba najważniejsza, albo jedna z najważniejszych cech tego sprzętu, że ono nie jest konieczne. Jest bardzo wysoka temperatura spalania, ponad 400 stopni. Do tego mamy opatentowany system dopalania tych wszystkich gazów, które zostają i jedyne, co wychodzi przez ten komin, to jest dwutlenek węgla. Wystarczy wymiana powietrza w budynku co 2 godziny. To jest taki standard dla przepisów budowlanych. Dopływ świeżego, wyrzut użytego powietrza i nie trzeba żadnych kominów, odprowadzeń, niczego. No dobrze, a nie można, jakbyśmy się, nie wiem, uparli, chcielibyśmy jednak odprowadzić, bo nie wiem, bardzo szczelne pomieszczenie jest. No więc jeśli jest taka sytuacja, że tej wentylacji nie ma albo jest bardzo słaba, że na przykład jest wystarczająca ilość tlenu do spalania, ale już jest zasoba wymiana powietrza, to wtedy to można wyprowadzić. No to jest strata ciepła, bo tutaj też te parę procent ciepła tej energii cieplnej wychodzi. Wszystkie te urządzenia mają zabudowany zbiornik na dole. W przypadku tego największego to jest 70 litrów, w przypadku średniego 45 litrów, a w przypadku tego najmniejszego 25 litrów. Dobra, bardzo dziękuję. Słuchajcie, jak będziecie zainteresowani ogrzewaniem hal, ogrzewaniem jakichś, nie wiem, magazynów, tego typu rzeczy, czy zresztą mniej więcej już wiecie, do czego możecie to zastosować, to wszystko macie w opisie, piszcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.